Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, no i dzisiaj jesteśmy na naszym Demon Hunterze ponownie na W60, no i będziemy sobie dalej tutaj cisnąć lożki. Już jest potwierdzony ten event Black Friday'owy, że tak powiem, o którym wspominałem wczoraj w odcinku, mamy to już zresztą na poczcie, mamy również zapowiedź nowego lochu, no i jutro na streamku o godzinie 18 będę tutaj cisnął na tym właśnie Black Friday, będziemy sobie wymieniać te gemy na same czarne, bo takie na W60 będą tylko i wyłącznie leciały. No i będziemy starać się jak najwięcej tych leveli wbić, no ale wiadomo, im mamy wyższy level postaci, tym te gemy będą mocniejsze, więc jeszcze warto troszeczkę tutaj dzisiaj docisnąć. Muszę was na początku przeprosić za to, że powiedziałem, że event petów będzie przez 5 dni. Spojrzałem zupełnie na zły post, jeżeli chodzi o Discorda tam shakesowego, więc eventu petów już od jutra nie będzie. Tak naprawdę tylko 2 dni mieliśmy, no ale to i tak jest bardzo fajny buścik, jeżeli chodzi o to W60, no i takie eventy będziemy mieli tutaj, jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy i generalnie do niedzieli. Czarny piątek, dużo osób pyta, jak to będzie działało, czy będą tylko czarne gemy, czy też pomarańczowe. Jeżeli macie w klaserze przynajmniej jeden legendarny item, no to będziecie dostawać też gemiki pomarańczowe, czyli te legendarne. Natomiast na W60 nie było takiej opcji, no bo oczywiście jeszcze tutaj nie mieliśmy żadnej edycji legendarnego lochu, no więc na W60 będą tylko czarne gemy, ale będą tylko czarne gemy. Nieważne, czy macie salkę w gildii 15, czy nie macie, będą one tylko i wyłącznie lecieć, więc to jest naprawdę fajna okazja, żeby tutaj się poprzebierać. No i też z racji tego ja sobie tu jeszcze gemików nie chcę wymieniać, cały czas mam tak naprawdę z tej 10 kopalni, tutaj mam 2 na HP, przepraszam, z pierwszej kopalni oczywiście, tutaj 2 na HP mam z 10, no ale szkoda mi po prostu teraz skipać, jak już od jutra będą lecieć same czarne gemy. Jeżeli chodzi o postać, to sprawdzałem w ogóle też rankingi, jak to tutaj wygląda, bo już naprawdę dużo osób wbiło ten level 200+, tylko że no niestety jak tutaj patrzyłem, to większość tych osób ma już właśnie te gemy powymieniane, ma już te gemy 200+, więc na pewno im to ułatwiło znacznie, no a my zobaczymy, jak nam to po prostu dzisiaj pójdzie. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, pamiętajcie o tym, ten kciuk i sub, najważniejsze rzeczy. Możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie, bo powiem wam szczerze, że naprawdę mocny początek tego W60, pomijając to, że oczywiście pierwsze dni były takie, jakie były, no to teraz ten Black Friday, to dodatkowe eventy, to wszystko się składa na naprawdę mocny start i podejrzewam, że tutaj dużo rekordów może paść, chociażby tutaj Melendez widziałem, że po rekord 300 poziomu na wojowniku sobie leci i póki co bardzo dobrze mu to idzie, no i ten Black Friday na pewno mu w tym pomoże, więc mówię, no koniec końców myślę, że ten serwer powolutku wychodzi na prostą, także piszcie w komentarzach, jak to u was wygląda, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy 5. komentarzu oraz opisie. Dobra, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o to, co tutaj się zadziało, no to wczoraj oczywiście połapałem te pupilki, to o czym wam mówiłem, w tym momencie już moje pupile wyglądają tak, w ogóle bardzo dużo mi tu środowiska dały expa, chyba z 2 levele koniec końców, jak dzisiaj po północy sobie to pokarmiłem. Niestety światło bardzo kuleje, nad czym ubolewam, bo ja chcę tutaj koniecznie jeszcze znaleźć sobie, o dokładnie, tą rozmiazgę, żeby tą rozmiazgę złapać. Chyba zima w Shakesie się zaczyna od 1 grudnia, jak dobrze pamiętam. Więc no tutaj jeszcze musimy troszeczkę podkarmić tą dzynkę, żeby tą rozmiazgę machnąć, no i mamy tak naprawdę na to kilka dni, to jest bardzo ważne, jak ja będę chciał przechodzić w to oko, więc no muszę jakoś zdążyć, no jak widzicie wszystkie pupile mam wykarmione na maksa, oprócz światła, do światła mi totalnie nic nie leci, oczywiście jeszcze tutaj dzisiaj nic nie porobiłem, wiadomo, no ale tak czy inaczej niestety taki pech, że akurat to światło mamy do tyłu względem innych żywiołów, a to jest tak naprawdę nam najbardziej potrzebne. No mówię, połapałem te pupile, mam tutaj jeszcze troszkę do złapania, na przykład, nie wiem, tu jesienną noc, tego ogniokrzewa sobie muszę dzisiaj wieczorkiem złapać, tutaj tego kipansa będę musiał jeszcze złapać, to są znowu jesienne dni, no tu mamy o północy, dzisiaj odblokowałem dyniaka, więc też będę musiał w końcu złapać, no i generalnie jakoś tam powoli będziemy się wzmacniać, tu się troszeczkę zagalopowałem z tym chompem, nakarmiłem na poziom 27, a na koguta wystarczy poziom 25, więc chyba go dokarmię do 30, żeby było tak, wiecie, ładnie, no i będziemy niestety, bądź też stety musieli i czekać na tego koguta do poniedziałku, więc ten ogień chyba będzie nam troszeczkę kulał, co no jest trochę słabe, no ale nie widzę tu za bardzo innego rozwiązania, akurat tak się ułożyło, co zrobić. Dobra, dalej, co my tutaj jeszcze mamy? Możemy w sumie wrzucić, wszystko się nagrywa, żebym ja miał pewność, że nic nie przegapimy, dokładnie, wszystko działa. Możemy wrzucić pierwszy, lepszy itemek nie do kociołka, tylko do kibelka oczywiście i od razu go rozmontujemy. No tu mi poleciał, tak jak już chyba mówiłem, gemik na siłę, tu na inteligencję, no niestety totalnie nic mi nie leci, chociaż jakby poleciał jeden na zręczność, żeby go tutaj wrzucić do broni, to już by to na pewno pomogło. No jak widzicie, póki co mamy dużego pecha. Dzisiaj Wiedźma chce paski, więc możemy ten pasek sobie do niej oddać. Oczywiście wczoraj porobiłem również tam awkę, kółko, bardzo dużo statystyk mi doszło, mamy już 1000, prawie 250 zręczności, 1200 HPM. No i troszkę tam procenty na te lochy, które mamy w tym momencie, nam wzrosły, no ale nie są jakieś giga duże, no ale tak jak mówię, no coś tam jeszcze dzisiaj popróbujemy. Tak wygląda moja ręka, niestety dzisiaj mnie budzik nie obudził, miałem budzik na tam chyba 3:45, jak dobrze pamiętam, nie wiem czemu mnie nie obudził, tak jakby mi w ogóle nie zagrał, no i już jestem z kupcem kilka godzin do tyłu, więc no powiedzmy zaczyna się standardzik jak na każdym nowym serwerze, jeżeli chodzi o tą rękę. No i co więcej, zacząłem twierdzę 11 budować, już tu mam znowu prawie surek pod sam kurek, o akurat się zrymowało ładnie. Tu sobie kupiłem następny pakiecik podziemia, mamy serce 8, mamy traktor 8, teraz te wrota sobie buduję, więc trener cały czas na 6, no ale tak to wygląda po prostu. Wolałem polecieć ten traktor, no bo mamy i wędurz. No i co? I chyba tyle tak naprawdę, chyba tyle. Tu mogę jeszcze poodbierać, bo mi się zebrało przez noc. Cały czas no tutaj kilka osób, chociaż nie, teraz widzę, że jedna osoba tylko, okej, tylko nam Mozona brakuje, no i on ma zaledwie 7000 punktów. Dobra, to tu widzę, że będzie bardzo close walka z Demoralize, z tego co widzę, jeżeli chodzi o te rankingi gildyjne, no bo tutaj top 3, no to mają już dużą stratę powiedzmy, no a my tutaj, nie wiadomo też czy u nich wszyscy są oczywiście, bo tam na początku serwera to wiadomo, że sporo tych podmianek jest, no ale wygląda na to, że walka będzie naprawdę zacięta, ciekawie. Dobra, lecimy dalej, chyba lecimy w te lochy. Przede wszystkim mam, jak widzicie, ponad 1 000 000 golda, przede wszystkim chcę sobie polecieć w to tornado, bo to tornado po wczorajszym dniu, po wczorajszym buście, jeżeli chodzi głównie o te statystyki, no i tam ewentualnie łapanie jakichś pupili, na pewno dalej nam poleci, więc ja tutaj bym chciał nabić, no jeszcze z 1 level, może chociaż 2, może coś takiego, wiadomo, tego golda tak samo, tu zaraz już przebiliśmy 100 tornadko, więc fajnie, będę chciał to po prostu porobić, jeszcze wymienić broń, znaleźć może jakąś taką perełkę, wiecie, 175, znaleźć taką perełkę z dużym rozrzutem. No i tutaj pocisnąć dalej. Mam już fajne dość procenty na Easteros. Widzę, że w ogóle pasek od green screena widać na tym, na krześle u mnie prześwituje, ale to nieważne. Mamy już fajne dość procenty na Easteros pierwszy, więc podejrzewam, że na drugi też. Oni nam dadzą też jakieś 2 epiki, bo za Easteros teraz jest gwarantowany epik. Także bardzo możliwe, że po prostu najpierw wejdziemy do tego Easterosu i sobie tam będziemy coś kombinować. Może dostaniemy jakieś ciekawe epiki, może to nam pomoże z tymi magami, no bo mówię, najbardziej nas niestety blokują ci magowie, ale zobaczcie jak tutaj w ogóle gold nam rośnie, coś pięknego swoją drogą. No ciężko idzie to tornado, ale może jeszcze ten 176 byśmy dobili, brak miejsca w plecaku, okej, tutaj możemy do kotła wrzucić, no i co, mamy jakieś, to możemy w sumie dać byle komu, dokładnie, żeby sobie leżało na razie i rękawiczki możemy dać Barbarowi, dobra i lecimy dalej, jeżeli chodzi o to tornadko, zaraz będzie kolejny level, teraz mamy Magusia, przepraszam, nie Magusia, tylko zwiadowcę, ten zwiadowca nam powinien paść. Nagrałem te odcinki w ogóle wcześniej, zaraz tu będzie meczyk o 11:00, ja ostatnio bardzo dużo tych meczy oglądam, w sumie to wszystkie praktycznie na tym mundialu, albo się tam chociaż interesuję jak nie mam czasu, więc coś tam sobie śledzę, coś tam tego. No i też tak się staram, na przykład ubolewam bardzo, że streamki akurat mam o godzinie 18:00, no bo wiadomo o 17:00 codziennie jest mecz teraz, no ale trudno, no trzeba też powiedzmy swoje robić. Dobra, 58 minut mamy do kolejnej darmowej próby, tu mamy 176 level, jeszcze troszeczkę pocisnęliśmy to tornadko, jeszcze coś tam nam idzie, tylko nie wiem czy my jeszcze 177 jesteśmy w stanie wbić, no teraz mamy wojownika, bardzo już mamy mocno dopchane to tornado, powiem wam, no już ciężko tu cokolwiek zrobić, no a wbić kolejny level to chyba tym bardziej ciężko, więc dobra, na razie się wstrzymujemy, na razie tutaj lecę w tą naszą zręczność, potem sobie polecimy w HP, bo tak jak mówię, troszkę tego golda mamy, chociaż zobaczcie, że już tyle nam kosztują te statystyki, że ten gold nam dość szybko topnieje, oczywiście zostawię sobie na kupno ewentualnej broni, ale to zaraz zrobimy sobie pyk. Dobra, 1250, siłkę mam na 800, inteligencję na 900, szczęście też na 900, tego na razie nie podbijam. Lecimy teraz w zrękę, całą resztę w zrękę zostawię sobie, tak powiedzmy, no z 300 tysięcy, niech będzie gdzieś tyle. No i dobra, od razu mam tu przygotowanego SFToolsa, dzisiaj jestem trochę bardziej przygotowany, wczoraj ten odcinek taki trochę, nie wiem, rozlazły był, mi się wydaje, ja też taki trochę byłem zaspany chyba, ale tak czy inaczej, no mam nadzieję, że się podobał, bo wczorajszy odcinek miał naprawdę duży potencjał progresowy, że tak powiem. Ok, kręci nam tutaj, kręci, no i co dało nam to, że wbiliśmy te dwa levele i to, że wbiliśmy troszeczkę tych statystyk. Zobaczmy sobie, czy te procenty jakoś tam fajnie podrosły. Dobra, mamy tak, na zjawę w zbezczeszczonych katakumbach mamy 5,58%, więc możemy już powolutku tą strefę mroku napocząć. To nam nie da za dużo, no nie oszukujmy się, to nam da w tym momencie prawie tyle expa co nic, no ale tak czy inaczej dokładnie. Jeszcze nam wpadło osiągnięcie, tu sobie możemy w sumie ubierać już powolutku, no to dobra, to na razie odłożę, te gemiki na razie zostawimy, lecimy dalej. Ile my tu zrobimy w ogóle w tej strefie mroku, czy jesteśmy w stanie? Dobra, ok, mamy brońkę, już powoli będziemy mogli ubierać sobie te pachołki, tu mu damy od razu ten gemik, właśnie dlatego trzymałem. Dalej, dalej, może jakiś tam level jeszcze wyciśniemy, zobaczcie, no ten pierwszy to był mag, więc wiadomo, że on, no ciężko go było po prostu ubić, ale kolejni padają w miarę szybko. Teraz mamy zwiada, zobaczmy, czy on też nam jeszcze padnie. Dokładnie, padł nam kolejny pierścionek, no to dobra, zrobimy tak i sobie go też odłożymy, cyk, powolutku, powolutku tu już będziemy ubierać te pachołki. No i zobaczcie, 177 level i mamy jakąś broń kolejną, no ale no niewiele lepsza, więc nie ma sensu wymieniać, zamieniać gema i tak dalej, możemy ją sobie na spokojnie rozmontować. Lecimy dalej, teraz jest Banshee, no Banshee to jest znowu mag, no i chyba z tą Banshee na razie będzie problem. Dobra, no ale level wbiliśmy, więc zawsze to jakiś tam buścik będzie do broni. Na wieżę mamy ponad 1%, dobra, i wieża, jeżeli nam padnie, to będzie coś fajnego, zwłaszcza że teraz troszkę ubraliśmy te pachołki, więc może jeszcze te procenty tam jakoś wzrosły. No ponad 1% to nie jest jakoś giga dużo, ale pamiętamy, że wieża zacznie nam dawać raz, że itemki dla nich, a dwa, że po prostu golda, dzięki któremu będziemy mogli my jako nasza postać się wzmacniać, chociaż no chyba jeszcze na tym etapie. No dokładnie, i tu mamy maga, tu jeszcze chyba na tym etapie za dużo tego nie zrobimy. Dobra, no to powiedzmy, że jeszcze sobie troszkę dorzucimy tutaj dokładnie w tą zręczność, no i co? I na Easteros mamy 0,64%, no i my chyba ten Easteros musimy po prostu spróbować kliknąć. No to są wojownicy, dwóch pierwszych, odrodzonka, 0,64%, niby niedużo, no ale pamiętamy wczorajszy odcinek, gdzie na Magusia mieliśmy 0,30 i padł nam naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko. Jeszcze w ostateczności bym mógł jeden poziom trenera podbić, ale chyba nie chcę za bardzo tego robić, chyba wolę na razie sobie odkładać te dusze, żeby może jeszcze jeden traktorek podbić. W ogóle co w końcu będą za eventy, bo oni tak zamieszali. Będziemy mieli oczywiście epic, będzie szczęśliwy dzień, to też fajnie, będą złote zbiory, czyli goldzik, sterylne sedesy, będzie rozmontowań sporo, to się przyda na pewno jutro. No powiem wam, że brakuje eventu twierdzy na pewno, w sensie będzie bardzo dużo w tych gemów leciało czarnych, no a niestety nie każdy będzie duży, tylko będą też małe, średnie, więc to też będzie jeszcze droższe, żeby się ubrać, no ale wydaje mi się, że po prostu taki był zamysł, żeby tutaj jak najwięcej po prostu wydać na to skipowanie gemów. No ale to nawet jakbyśmy się ubrali w same małe te czarne gemy, to i tak na tym etapie da nam takiego boosta, że te lożki będą po prostu padały tak o. No i dobra, mamy to, mamy jakiś epic, paseczek, zobaczmy, bardzo, ale to bardzo fajny. Ile nam da pancerza? No 48%, pancerz niby nie jest nam potrzebny za bardzo nam tutaj tego maga w cyrku grozy, no ale na kolejnych nam się przyda. No i też ten epic będzie bardzo, ale to bardzo przydatny dla nas tak overall, bo zobaczcie, że my te epiki już mamy bardzo, bardzo stare. Dobra, zobaczmy, pierwsze odrodzonko, tu za wiele mu nie zrobiliśmy, powiedzmy, teraz pół HP, drugie odrodzonko, teraz mamy trzecie odrodzonko, ok, no i teraz, o, wystarczyły 3, dobra, no i fajnie, dało nam dość sporo expa, lecimy dalej. Teraz mamy tego ziomka, no i ten ziomek myślę, że też jest do zrobienia, ale wiecie co, możemy tutaj jeszcze po prostu zrobimy skana kolejnego, bo nie chcę też na pałę klikać, może już będzie warto wymienić tą broń. Patrzyłem przed odcinkiem, bronie dawały nam, no tak plus 15 już, nie, więc no troszkę tych leveli jednak wbiliśmy, tam 4 czy 5 powiedzmy, nie wiem dokładnie nawet ile, no na niego mamy O, zobaczcie, na cyrk grozy jak nam wzrosło, 0,57 teraz mamy na cyrk grozy, natomiast na tego woja mamy 0,40, ale dobra, no ja będę chciał jeszcze jego ubić, dlatego że on nam da, jak widzicie, epic, tak jak mówiłem, każdy przeciwnik w tym Easterosie da nam z osobna epic, nie? Więc za każdego przeciwnika mamy po prostu epika. No i może jeszcze coś fajnego dostaniemy, żeby jeszcze się uzbroić, powiedzmy, właśnie na tą Madame Mystique, no bo wiadomo, że na tego woja niby według symulatora mamy mniejsze procenty, no ale jak tutaj odrodzonka pomogą, to zdecydowanie będzie to bardzo, bardzo łatwe, powiedzmy, o ile oczywiście się odrodzimy tam ze 4 razy chociaż, póki co żadnych bliskich prób, no procenty prawie identyczne, tak jak wam mówiłem, no jak ten pierwszy pada, to i ten drugi w Easterosie zazwyczaj tak to działa, że pada, więc mówię, no procenty prawie identyczne, tylko zobaczmy, no jak to nam tutaj wyjdzie. Tam jakaś była próba, ile on ma HP? 9,5 miliona, tam było 2,5 miliona widziałem, taka delikatnie, powiedzmy, bliższa próba. No mamy prawie 180 level i dobra, siedzi, prawie 183 dobity, cyk, zobaczmy sobie, no i tak samo, no tu każdy epic, nawet na wszystkie staty jak nam poleci, to będzie po prostu buścik dla naszej postaci, więc coś pięknego. Lecimy dalej. Mańku Dlenister, zobaczmy go sobie, jak tu nam padło. Pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko pół HP, trzecie odrodzonko i zobaczmy, 3 wystarczą? Nie, dokładnie, jeszcze jedno było potrzebne, no ale 105 milionów expa zainkasowane, no i teraz myślę, że w spokoju możemy zacząć szukać broni, bo już te bronie, zobaczcie, już mamy plus 35, broń oczywiście na z rękę, tu bardzo fajny górny rozrzut na HP, no ale niestety, o tutaj fajne, tylko że no plus 28, no i ten górny słaby, musimy po prostu znaleźć sobie coś na z rękę, tak jak mówię, i ewentualnie no ten rozrzut górny musi być jeszcze większy, tu raczej z tym problemu dużego nie będzie. Wczoraj mieliśmy bardzo dużego farta do tych broni, tu w ogóle zobaczcie, taka broń, idealna, fajny górny, 35 średnich, tylko że niestety na siłę, no a my potrzebujemy na zręczność, wiadomo, tutaj fajna, no ale 5,56 górny zaledwie, więc nie, na maga potrzebujemy zdecydowanie ten górny duży, zobaczcie, mamy epika, z tym, że niestety epik na no hełm już akurat mamy, nie? Jakby to był inny, to bym sobie kupił. Nie mamy tu w ogóle za dużo broni, ale w sensie za dużo golda na te bronie, no ale tutaj widzę, że tak 250 tysięcy max kosztują, więc chyba powinno być git. Dobra, no daj jakąś fajną broń, no to jest fajne, tylko że 28 średnich, ten górny też nie jakiś giga dobry, no jeszcze bym tu poszukał, jeszcze, chcemy już wymienić na taką, żeby, powiedzmy, ona nam troszkę posłużyła, no i mamy teraz Magusia, więc to w ogóle druga sprawa. Zręczność, wytrzymałość, no ale to nie, potrzebujemy samej zręczności, nie wiem, czy takie szukanie jest dla was ciekawe, wydaje mi się, że nie, dlatego jak zawsze sobie chcę broń wymienić, no to staram się to zrobić przed odcinkiem, z tym, że no teraz jeszcze był plan, żeby po prostu kilka leveli podobijać, dlatego też to robię w trakcie, no ale jak tam zresztą nie będę wam mówił, jak was akurat to nie ciekawi, to możecie przewinąć, jak znajdę już tą broń albo coś, tu chyba wiecie ewentualnie co robić. Dobra, tu niestety nic, tu mamy na siłkę, też nic ciekawego. Może mogłem tamtą broń brać, kurczę, bo teraz będziemy szukać i szukać kolejnej. O, coś takiego, 675 górny, 58 z ręki, 33 średnie, no mniej więcej, bardzo, no powiedzmy, że nawet bardzo dobra, nie? Może to nie jest max, jaki możemy dostać, no ale na pewno na plus. No i dobra, zerknijmy teraz po raz kolejny, jakie mamy procenty. Teraz nam została oczywiście tylko i wyłącznie ta Madame Mystique. Powiem wam szczerze, że tak z tyłu głowy mam tutaj dzisiaj wbicie 200 poziomu na tym łowcy demonów, byłoby to na pewno bardzo przyjemne. Fajnie by było sobie ten 200 wbić. O, zobaczcie, 2%. No i to jest to, co miałem w planach. To jest to, co chciałem zrobić, żeby po prostu jakoś się uzbroić, powiedzmy, na tą Madame Mystique. Nowa broń, no i lecimy dalej. Prawie 2% powinna nam paść bardzo, ale to bardzo szybko. Mamy 700 tysięcy, tam było wcześniej, było jakieś 500 tysięcy. No będzie jej co chwilę zostawać niewiele tego HP, nie oszukujmy się. 380 tysięcy, tam znowu było, ile ona ma ogólnie? 3,2 miliona prawie. No to sporo, no ale dobra, jakieś kryty z naszej strony. W ogóle nam też te kryty na pewno podrosły dzięki tym itemkom. No w sumie nie tak bardzo, no ale też leveli trochę wbiliśmy. To powiedzmy, że się wyrównało. No ale tak czy inaczej, no mam nadzieję, że ona powinna nam w miarę szybko paść, no i zostanie nam tylko i wyłącznie boss, no i potem będziemy mieli piekło. Piekło, w którym chyba na początku są magowie i to będzie najgorsze, szczerze mówiąc, ale dobra, mamy to, 184, ale może sobie jakiś tutaj epic fajny dostaniemy za tego bossa w cyrku albo coś takiego, może jakoś tam powiedzmy 70,5 miliona tylko, ej, to jest teraz dał nam więcej, no ale w sumie tam były wyższe levele, no i teraz mamy tego klauna, to jest wojownik, no myślę, że kwestia kilku kliknięć i tego klauna powinniśmy ubić, no jesteśmy bardzo mocno uzbrojeni, to jest fajne, że zawsze jak mamy maga, to tak się tu uzbroimy, że potem kolejni do następnego maga bardzo łatwo nam padają, zresztą no też jesteśmy łowcą demonów, więc w ogóle te lochy generalnie bardzo przyjemnie nam padają. No i dobra, i mamy to, dostaliśmy, co my dostaliśmy, nie zwróciłem uwagi, na pewno kluczyk do kolejnego lochu, tak jak mówiłem, do piekła, bez dwóch zdań. No i mamy buty, zobaczcie, bardzo fajne buty, 25 pancerza, mamy 49% na 3 staty, coś pięknego, odzyskujemy sobie od razu, w sumie to zamiast wrzucać od razu ten itemek, który miałem, bo to i tak są takie zapasowe, to mogłem po prostu wrzucić na przykład te buty, albo coś, co wymieniałem dzisiaj, no ale w sumie nie wiedziałem, czy ten mój plan, powiedzmy, na kolejnych przeciwników zadziała. Dobra, ile mamy tu odrodzeń? Pierwsze, drugie i chyba drugie wystarczyło, dokładnie, 2 odrodzenia tylko wystarczyły i pięknie, mamy to i teraz mamy potępioną duszę, która niestety jest magusiem, 305 level, no i kurczę, nie wiem, czy uda nam się ją mówić, oczywiście sprawdzimy procenty, mówię, tutaj chyba pierwszy i trzeci to są magowie, więc no z nimi będzie największy problem, niby tu wymieniliśmy sobie jeszcze te budki, najlepiej wiadomo jakby nam broń wypadła, no ale to nie jest niestety takie proste. Kolejny epik będzie dopiero za 5. przeciwnika. Ej, okej, 1% mamy na nią. Co do w ogóle innych lochów, to mamy na wieżę, na tego drugiego 0,35, no tak jak mówię, maguś, no i na Banshee w zbezczeszczonych katakumbach mamy również 0,11, więc no niestety, ci magowie to już dzisiaj nam nie padną, ale ej, na tą duszę mamy ponad 1%, to są bardzo, ale to bardzo fajne procenty i możemy zrobić coś takiego, że... Zobaczcie jak szybko, 188 level, dobra, obejrzyjmy to. Możemy zrobić tak, że teraz drugiego pokonamy, wbijemy tam jeszcze kilka leveli, dokładnie, ten drugi to... A nie, drugi to też jest mag, no nie, ja myślałem, że drugi to jest woj, myślałem, że go pokonamy i potem sobie ewentualnie brońkę wymienimy i polecimy w tego kolejnego maga, bo znowu będziemy mieli fajnego boosta. Kurczę, no dobra, no sprawdźmy procenty, zobaczmy, może ona też padnie, bo ci magowie nie są jacyś gigatrudni, to jedyne co nas ratuje powiedzmy, ale sprawdźmy sobie te procenty. Raz jeszcze. Wiem, że tu mi mrygają warty, ale ja je mam ustawione, bo na telefonie ustawiałem. To jakby ktoś tam chciał napisać w komentarzu. 0,60 mamy na nią. No broni to chyba nie ma co wymieniać znowu, bo no właśnie, plus 10 nam dają. No trzeba chyba klikać. No 0,60 nie ma tragedii. Powinno się udać. No kryty z górnego rozrzutu. No i ta duszyczka nam powinna paść. Mam przynajmniej taką nadzieję. Potem mamy woja, potem chyba mamy zwiada, jak dobrze pamiętam, patrząc tutaj na grafiki. Czyli to będzie 3. i 4. i 5. to jest chyba zlepek potępionych dusz i 5. to jest chyba również mag, jak dobrze pamiętam. Co za tym idzie, będziemy musieli tego maga... przed tym magiem w zasadzie znowu się tutaj przebrać, ale dobra, to już są daleko, w sensie przebrać, no brońkę wymienić, ale to już są daleko idące plany, na razie to my musimy tego maga pokonać, mamy to, Jezu jak to idzie cudownie, coś pięknego, wściekła dusza, zobaczmy, zobaczmy jak to tu nam wygląda z tą wściekłą duszą, no krytyki, 90 milionów expa zainkasowane, mamy ponownie troszeczkę golda, możemy od razu powydawać, bo to wszystko jest powiedzmy istotne, cyk, 1300 już w podstawie, tu możemy też troszkę powrzucać, no i zostawimy tak z 350 na ewentualną brońkę. Lecimy dalej, lecimy. Teraz mamy wojownika, tak jak wam mówiłem. Wojownik chyba pada, powinien paść w miarę łatwo, mam przynajmniej taką nadzieję. No bloki nam się udało na ten moment pokonać, więc super. Teraz mamy, tak jak mówię, tego wojownika. Ten kolejny to jest chyba męczy dusza. Ja tu nigdy tych początkowych lochów nie pamiętam, bo tak szybko się je przeważnie robi, że one są i za chwilę ich nie ma i nikt do nich nie przywiązuje. Tam w ogóle jaka była bliska próba. Nikt do nich nie przywiązuje jakiejś większej uwagi, ale mówię, to jest wojownik, stara dusza, potem chyba jest męczy dusza, zobaczmy zresztą, dokładnie, męczy dusza, zwiadowca, no i ten zlepek potępionych dusz to jest mag i nie wiem, czy to nie jest ostatni mag w tym lochu, tak mi się coś wydaje, mamy 192 level, pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, zobaczcie, ej, dopiero pół HP, trzecie odrodzenie, tu ładny kryt, czwarte odrodzenie, dobra, to nie było wcale takie proste, mamy jakiś hełmik, możemy go na razie tutaj zostawić, czy ja mam coś dla wojownika, no z epików nie mam, to na razie razie sobie jeszcze wstrzymam się z tym gemikiem, żeby mu tam dawać. No i dobra, i tak jak miałem mówić, mamy tego zwiadowcę, no i zwiadowca również nam padł bez żadnego problemu. Coś pięknego, no mamy prawie 195 level, zobaczmy, tu mu prawie nic nie zrobiliśmy, drugie odrodzonko, no pół HP, trzecie odrodzonko, dobra, dalej, okej. No dużo tych odrodzeń, straciłem rachubę, bo się zamyśliłem szczerze mówiąc, ale troszkę tych odrodzeń potrzebowaliśmy, no ale padło to i teraz tak jak mówiłem mamy Magusia. No i teraz moja sugestia powiedzmy, bo wymieniliśmy tutaj tą brońkę i tak dalej, dokładnie, tu nam jeszcze coś powinno popadać w tym tornadku ewentualnie, żeby jeszcze dobić ten 195 level, mam nadzieję, że nam się to uda w miarę łatwo. No to jest właśnie to, jak ma się taką klasę postaci, zresztą widziałem, że nawet paladynami, tu wam topkę też zaraz pokażę, mimo że tam pokazywałem na początku, no ale wiecie, mimo że tam jakiś paladyn czy coś, to te lochy po prostu idą bardzo, bardzo łatwo, a weźcie pod uwagę, że my mamy ciągle stare gemy, jakbyśmy mieli nowe, to w ogóle padałoby to jeszcze przyjemniej. Dobra, to sobie na razie sprzedam, tam pokonaliśmy, teraz mamy następnego wojownika, no jeszcze jeden albo dwóch przeciwników, jeszcze dwóch, teraz jeszcze jeden, tutaj niestety Maguś, ale może nam się uda go również pokonać i dokładnie, udało się, mamy 195 level, jeszcze się tutaj przeloguję, no i szukamy sobie nowej brońki, ile mi już dają bronie? Znowu plus 30, więc coś pięknego, tylko no znowu będziemy musieli tego poszukać. Zobaczmy, inteligencja, tutaj mamy zręczność, inteligencja, dobra, szukamy dalej, zobaczmy, tu mamy samą inteligencję, tutaj mamy zręczność, wytrzymałość, no kurde, ja samej zręczności potrzebuję, mam nadzieję, że mi to jakoś znowu na szczęście, no najlepiej ten górny jakby już około 700 był, no nie, to by było w ogóle coś fajnego. Bo tak jak mówię, no na Magusia jest potrzebny ten górny jeszcze bardziej niż normalnie. Tu mamy na inteligencję, ale widzę, że te górne tak bardzo, no tutaj 685, ale tak jakoś bardzo mi nie lecą, jakieś takie wygórowane. Myślałem, że już może się to uda, ale nie. No ale dobra, grunt, że te średnie nam tam się podniosą. O, zobaczcie, coś takiego, coś w ogóle pięknego, 717 górny plus 35, tylko że na wytrzymałość, jakby to było na zręczność, no to bylibyśmy w domu, ale jeszcze musimy troszeczkę porolować, teraz mamy na siłkę, teraz mamy znowu na wytrzymałość, teraz mamy zręczność plus 25, no i górny jest tragiczny, więc nie ma sensu, 660 plus 30, no nie, jeszcze bym chciał troszeczkę podkręcić, zobaczcie, górny prawie taki sam, ale 40 na plus i mamy tu w ogóle druga na zręczność, ale mamy też plus 40 średnich, więc jakiś wysoki roll, także dobra, no górny i tak niezły, więc powiedzmy niech zostanie, bo te plus 40 średnich na pewno zrobią robotę. No i sprawdzamy kolejnego przeciwnika, no tak to wygląda, że ja po prostu sprawdzam, zobaczę czy mi to dało jakiegoś fajnego boosta, czy mi też nie dało. I będziemy sobie lecieć. Chcę tutaj wbić wiadomo jak najwyższy level, raz, że przed jutrem, a dwa, że jeszcze tutaj będziemy sobie... Okej, ile mamy? O kurde, mamy 0,19 tylko na niego. Kurczę, no to jest bardzo mała. Ile w ogóle na innych? Bo to też jest istotne powiedzmy. Trochę mam jakąś chrypę, nie wiem od czego. Ale zobaczę, bo tutaj może mi jeszcze na coś podrosło powiedzmy, 1,5% mamy na wieżę, no to możemy tą wieżę w sumie spróbować tutaj porobić, zawsze to troszkę golda, ale Jezu, 0,20% na niego po wymianie broni na taką, bardzo słabo, bardzo powiem wam, że no małe te procenty, co by tutaj nie mówić, czy to nam się uda pokonać, no to jest niby Maguś, ale powinno według symulatora nam siąść, mimo że się tu nie możemy odrodzić, to i tak, troszkę golda mamy jeszcze, może ja tego golda rozdam, żeby na pewno być już tam maksa dociśniętym. No i tutaj już mamy ten etap, gdzie niestety te powiedzmy sorry, no mówię, jakaś chrypa akurat mnie złapała na odcinku. Tu mamy ten etap, gdzie akurat jesteśmy zmuszeni no jakieś te gemiki ewentualnie delikatnie powymieniać, żeby to w ogóle dalej miało sens puszować, zwłaszcza na Magusiu. To w ogóle nam nie pada, kurcza. Zróbmy jednego skipka. A, dobra. Dostaliśmy, zapomniałem, że możemy już ten klucz dostać do tej strefy mroku. Kurde, no niedobrze, no chciałem dzisiaj dobić ten Dostaliśmy następny. Dobra, teraz nam będą klucze useless lecieć, które i tak nic nam nie dadzą. Jeszcze jeden na siłkę. Dobra, jeszcze może jeden. Takie delikatne skipy. Zobaczmy, czy tutaj coś w ogóle pomoże. Temu możemy wrzucić byle co. Niech na razie ma, bo i tak nie mamy miejsca. Cyk. No i mamy znowu na siłę. Boże, no jedną z rękę. Czy ja o tak dużo proszę? Jedną z rękę do broni. Dobra, nie ma co, bo tutaj skam jak nic, nie ma co przed jutrem tego robić, niech się kopie dalej. No i co my teraz musimy zrobić w ogóle? Możemy ewentualnie troszeczkę jeszcze dorzucić tego HP, powiedzmy, bo mamy sporo tego golda. No broń mamy wymienioną, więc broń jest po prostu nowa, nie ma tu w ogóle opcji na nic lepszego, powiedzmy, jeżeli chodzi o broń. Może ewentualnie z większym górnym rozrzutem, no ale to mówię, za dużo nie zmieni. Tu jeszcze możemy ewentualnie tego tornadka, bo może nam popada jeszcze delikatnie, chociaż no tu już tak to mamy wszystko dopchane, że ciężko będzie w ogóle coś zrobić, no ale zawsze to tam wiecie, jakieś ewentualnie jakiś gold wpadnie, jakiś może jeszcze z jeden level, zawsze to delikatnie wzmocnimy tą postać. No i co, no jakieś sportowe grzybki na tego magusia, a jeżeli nam nie siądzie, no to już będziemy musieli stety bądź niestety czekać na jutro, no bo co nam pozostało innego zrobić? Szczur ściekowy, to jest wojownik, okej, on nam jeszcze padł, teraz mamy zwiada, też nam powinien paść, no trochę tego golda wpada, ale to nie są jakieś zatrważające ilości, biorąc pod uwagę, że no mamy ten event golda, nie? Więc my mamy dopchane dość mocno te statystyki, ale dobra, troszkę nam tu jeszcze popadało. Następny dziadzio mróz, wojownik również, ale Jezu, jak to wolno idzie. Zwróćmy uwagę, tu możemy do kotła jeszcze wrzucić, to na razie zostało, ale pech z tymi gemami, nie? Już odkąd mam 10. kopalnię, jeszcze mi nie poleciał nawet jeden mały gem na zręczność. I teraz jeszcze jak głupek trochę skipów porobiłem, żeby tu ewentualnie sobie pomóc. Czekajcie, co ja teraz muszę rozbudowywać? Parking na 250? Nie. Popcorn na 250, dokładnie, to sobie teraz musimy polecieć. Dobra, cyk, jak głupek zrobiłem parę tych skipów i nawet to nie oddało, to jest, powiem wam, tragedia. Zobaczmy, czy ja mam jakieś kontry, bo tu też się wywaliłem z tych kont przez to, że tak zacząłem spamować te lożki znowu. Okej, tu mamy, no tego tu się nie opłaca, tego też się nie opłaca, tego możemy jeszcze machnąć, powiedzmy. Dobra, niech będzie. No i co, trochę golda nam zostało, więc powiedzmy dorzucę tutaj w tą wytrzymałość, cyk. Powiedzmy, że sobie resztę w tą zręczność, już tu w ogóle się z tego golda wyzerujemy na ten moment. No i okej, ostatnie sprawdzenie. Zobaczmy, jak tu z tym magiem to wygląda. Czy w ogóle jest sens coś tutaj klikać, czy nie bardzo? Kręci. Możemy się od razu zalogować. 0,19 było, jak dobrze pamiętam. A teraz ile będzie na to nasze piekło nieszczęsne? No dawaj. O, 17,5% mamy na kopalnię Glory, czyli to, co nam się odblokowało w tym momencie. Na wieżę mamy 2,42, na Banshee mamy 0,54, a na piekło mamy zaledwie 0,22, więc to są no tragiczne procenty, bardzo małe. Powiedzmy, że jeszcze tu ewentualnie możemy do następnego magusia poklikać. Kurde, gdzie to jest? Strefa mroku. A nie, dobra, czekajcie, tutaj, bo wojownik to nam dokładnie też padnie, mamy 196 level, no ale tu już broni to nie ma co, no bo broń to nam da tam ewentualnie 5 średnich, jak tam wbiliśmy dopiero jeden level od tamtej pory. Tu mamy jakiś paseczek, jak my ten paseczek założymy na siebie, to jest na siłę, bo to się w tą stronę nie zmienia, to musimy na odwrót zmieniać, no trudno, czyli z tej strefy mroku no za bardzo tutaj nie zwojujemy nic, że tak powiem. Lecimy dalej, zobaczmy, to nam jeszcze padło, fajnie, mamy coś na inteligencję po raz kolejny, a zobaczmy w ogóle jeszcze to, bo tu mamy 179. Zrobimy sobie cyk i jak to nam daje względem nas? O kurde, no właśnie, to jest też to, co powinniśmy wymienić. Ja nie pomyślałem wcześniej, ale no to też nam na pewno da fajnego boosta, okej. Tu też teraz dopiero na to wpadłem. Lecimy dalej, teraz mamy kamiennego olbrzyma, tu nam co wpadło? Na zrękę, zobaczcie, dobra. Tu jakieś delikatne przebieranko przez tą strefę mroku, może nam się uda jeszcze zrobić. Lecimy dalej, no i teraz mamy maga, dobra, no to tego maga już nie przeklikamy. Tą wieżę mamy 2,40. To jeszcze wieżę możemy spróbować ewentualnie tego magusia tutaj pocisnąć, bo na niego są fajne procenty, jeszcze goldzik na pewno też wpadnie. Także to tak samo, no okej, nam wpadło, tylko że znowu broń, ile mi ta broń daje? Kurde, już plus 90, dobra, no to podmienimy ją jak najbardziej, cyk, tego golda w sumie nie leci tak dużo, więcej nam w tym momencie leci golda z... Tu mamy dla wojownika, ale pasek to my mamy zmieniony, chociaż ej, też nam daje na plus dużo już i pancerza tak samo, dobra, no to tak samo to wymieniamy, no ubieramy siebie na razie głównie, pomimo, że zawsze ta strefa mroku czy wieża to są itemki dla naszych pachołków, ale no jak coś dostajemy, oczywiście jak jakaś broń by poleciała czy tam coś innego, zobaczcie ile nam daje zbroja, ej dobra, my tu robimy weekend epicki, nie mając weekendu epickiego, dobra, głupio zrobiłem, że te gemy kopałem, mogłem to od razu robić, ale trudno, lecimy dalej, teraz mamy wojownika. Zobaczcie, mamy już 50%, od razu nam wzrósł ten cios krytyczny, statystyki tak samo nam wzrosły, to są wszystko itemki na wszystkie staty, więc nie są jakieś wybitne, ale tak czy inaczej nam dają na plus, więc nie ma co narzekać, no i przy okazji troszkę tego golda wpada i dobra, i teraz mamy kolejnego magusia, który nam już chyba, nie, jeszcze nam padnie, ok, wojownik, czy to nam się przyda, zobaczmy, nie przyda nam się, mam jeszcze jedno rozmontowanko, najwyżej będę te zwykłe itemki sprzedawał, lecimy dalej, teraz mamy znowu wojownika, no tu szybko się dość zablokujemy, no bo my nie mamy jeszcze jakiegoś giga dużego powiedzmy poziomu, żeby tu tak cisnąć dalej. Tu mamy coś na siłkę znowu, zresztą no my musimy zakładać w ogóle z tej strefy mroku na wszystkie staty, ewentualnie jak nam poleci jakiś wisiorek, no bo zobaczcie, coś takiego nam się na przykład nie zmieni na siła zręczność, chyba że jeszcze możemy, wiecie co zrobić, poczekajcie, możemy jeszcze sobie zrobić cyk, potem cyk i załóżmy tak, czy ta kombinacja działa? O kurde ty, to nam działa, to działa jak my założymy tak i tak. Poczekajcie, to zakładamy tu, czyli to nam daje zręczność, jak my po prostu tak pokombinujemy, dobra, to jest zbugowane, ale no tu nam daje boki i pancerz, no ale trzy główne staty nas bardziej interesują, mam nadzieję, że ja dobrze robię, mam nadzieję, że nic tutaj nie rozwalimy przypadkiem, czyli teraz tak, to mi daje minus 800 pancerza, dobra, to się wstrzymam, ale okej, czyli taka po prostu zamiana jakaś dziwna gemu, w sensie nie gemów, tylko itemków i to nam coś tam daje, mamy następnego magusia, mamy też dużo golda, dajemy tego golda od razu tutaj i zobaczmy, no zbroimy się pod ten 200 level, wszystko w sumie wrzucam w to, następny skanik, zobaczmy jak nam to wszystko wyjdzie, łowca demonów, cyk, wszystkim klikamy na symulatorze i jak nam to przebranie pomogło, no i tak mamy 50% pancerza, więc generalnie git, tu w ogóle poprzebieraliśmy się, no i dokładnie i mamy prawie 2% na tą duszę, na Banshee mamy już 11,5%, czyli możemy, nie wiem czy my portalu nie zrobimy tak szczerze z obecnym, powiedzmy z obecnym naszym tym kwipunkiem. Jeszcze jedno odrodzonko, proszę, żeby tutaj nie zmarnować tej próby. Kurde i zmarnowałem i jutro będziemy musieli od nowa. No mogłem po awce jak golda dostanę, no ale się napaliłem na te. Poczekajcie, tu mamy zbezczeszczone katakumby, Banshee. Napaliłem się, żeby jakiś jeszcze ewentualnie dodatkowy procent, żeby jeszcze te procenty na lochy były wyższe, czyli tak, Banshee sobie możemy kliknąć, już na nią są fajne procenty, 11, zobaczmy co nam tu poleci ciekawego, są buciki, buciki mi dają tylko plus 1, więc dobra, buty dajemy dla Barbara, to możemy sprzedać od razu, dalej, czy my ten pierwszy loszek zamkniemy? Wydaje mi się, że tak, dokładnie, mamy jakiś wisior, możemy dać, w sumie to Kunegundzie lepiej by go było oddać, tak szczerze, dokładnie, dalej, strefa mroku, no i teraz mamy następnego maga, czy on nam padnie? No może i by padł, no ale magowie to już są traktowani powiedzmy jako bloki, na wieżę mamy też 3,17%, więc ta wieża też nam powinna paść, dobra, lecimy dalej, klikamy ją. No i zaraz oczywiście lecimy do tego piekła, Boże, znowu odcinek prawie 40 minut, dobra, czyli my chyba znowu tutaj sobie znowu będziemy zmuszeni poklikać dość mocno ten loch, znowu będziemy tutaj zmuszeni długi odcinek nagrać, duży progres zrobić, no kurde, dobra, nie ma co tych magów, ci magowie jutro to za grzyba padną, jak my już tu będziemy w czarne gemy ubrani, dalej, strefa światła, to co nas najbardziej interesuje i to co chcemy zrobić, czyli ci magowie, klikamy, prawie 2% po tym po przebieraniu itemków, to jest właśnie to, no i dokładnie, zobaczcie, kilka grzybków, mamy przy okazji jakąś czapaję, zobaczmy, o Jezu, pancerza bardzo dużo na minus, chyba nie chcę tego robić, biorąc pod uwagę, że już nie mam magów za bardzo, możemy dać dla tego i dokładnie, zamieniło się na siłę. Tu mamy jakieś itemki, ale dobra, to na razie sobie weźmiemy i lecimy dalej. Teraz czemu mi ciągle tu przeskakuje? Znowu pisaliście mi, że w ogóle się ustawia to na najniższy level z tego co widziałem w tym lochu. No i faktycznie ten ma 210, czyli w teorii najwyższy, w sensie nie w lochu, tylko generalnie w tych lochach, w tej nowej grafice. No ale co z tego, że on ma najniższy, jak i tak go nie ubijemy. No teraz głównie się tutaj skupiamy na, mamy to, elita, skupiamy na piekle, 200 poziom, 201, mamy jakiś klucz, nie wiem do czego dostaliśmy, szczerze mówiąc. Coś nam tu poleciało, ale nie jestem przekonany co, ale to nas chyba... A, tutaj, do szkoły magii, ok, kluczyk dostaliśmy. To nas chyba bardzo nie interesuje, lecimy dalej. Teraz mamy zwiadowcę, ten zwiadowca tak samo nam powinien paść bardzo, ale to bardzo łatwo, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy co chwilę jakieś bliższe próby i tak dalej. No niestety Epic z tego 5 nam za bardzo się nie przydał, no ale trudno. No żeby to była jakaś broń, nie? Żeby nam broń poleciała, to by było w ogóle coś pięknego. No ale niestety tak łatwo nie ma. No dawaj, padaj, proszę Cię. Następny zwiadowca. No jakbyśmy to piekło zamknęli jeszcze przed jutrem, to by było w ogóle coś pięknego. Zobaczcie, ja już tu miałem w ogóle kończyć, kiedy odcinek siedzi. 203 poziom. Brońki nam dają plus 12, więc jeszcze nie jakoś giga dużo. W sumie to mogłem ją zostawić, ale okej, zobaczmy, bo tu przestałem oglądać, to chyba obejrzeliśmy, nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że tak, ale powiedzmy, że jeszcze raz, no 2 duże kryty tak naprawdę wystarczyły. Tu lecimy, pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, no i tyle, tylko 2 odrodzenia były potrzebne i teraz tutaj, pierwsze odrodzonko, drugie, i trzecie, no i co? Jeszcze jedno, 4, dokładnie, no niestety, no jak tu robią uniki, to ta walka trwa długo, no i potem są takie mocne hity od tych zwiadowców w nas, powiedzmy, w nas lecą, że no ciężko cokolwiek tutaj zrobić, więc te odrodzenia to jest jedyne wyjście, powiedzmy. Teraz mamy wojownika, 9 to jest chyba też wojownik i 10 to jest bodajże też wojownik, więc zostali nam sami wojownicy w tym piekle, żeby po prostu to piekiełko sobie tutaj zamknąć. Tam bardzo bliska próba, no ale niestety nam się to nie udało. Który w ogóle dzisiaj jest dzień serwera? Wczoraj był 6, dzisiaj jest chyba 7 w teorii, nie? Powiedzmy, no dzień przed tygodniem serwera, jutro będzie równy tydzień, no a my dzisiaj mamy niby 7 dzień, no bo piątek to jest 1, no ale wygląda na to, że powiedzmy, no niech będzie 7 dnia udało nam się wbić ponad 200 poziom, coś koło tego co na bardzie, w ogóle tu bardzo równo lecimy na tym łowcy demonów, tak jak na bardzie. Na bardzie nie było takich eventów jakie będą jutro, więc no tu w ogóle... to też jest dość zasadnicza różnica, można by powiedzieć. Dobra, to nam padło, lecimy dalej. Teraz mamy kogo? Adwokata Diabła, dokładnie, tak samo wojownik. No może jakby tam on padł, to jeszcze może jakąś brońkę byśmy ewentualnie wymienili, no bo tu też, żeby jakoś giga dużo nie wydawać, powiedzmy, na tego Adwokata Diabła, tylko żeby tutaj sobie jakoś, powiedzmy, no taniej, żeby nam to wyszło, chociaż no szukanie broni znowu może dużo nas kosztować, ale dobra, na razie jego klikniemy i może sprawdzimy po prostu procenty. Jak procenty będą sensowne, to już zamykamy po prostu to piekło, dociskamy do końca, a jak nie będą sensowne, no to jeszcze będę mógł ewentualnie spróbować tutaj poszukać jakiejś broni nowej, no bo nic innego nam nie zostało. Dużo już leveli wbiliśmy od znalezienia ostatniej, więc już znowu te brońki powinny tam jakieś fajne średnie dawać, no ale tak czy inaczej, dobra, jest, siedzi 208 level, pięknie. Dalej. Dużo golda znowu mamy, czyli tak, ja tego golda sobie wydam, powiedzmy, że nawet do 1400 polecimy w tą zręczność, niech będzie, cały czas mamy 50% pancerza, więc fajnie, zostawimy sobie, no powiedzmy z 350 000 około, niech będzie, żeby mieć właśnie na tą ewentualną broń, no i dobra, sprawdzamy procenty, czy ja coś tutaj jeszcze mogę, powiedzmy, w miarę tanim kosztem ubić, jak to wygląda głównie na to piekło, bo to mnie w sumie najbardziej ciekawi, no i jeżeli to piekło nie będzie jakieś sensowne, to będzie musieli, tak jak już wspomniałem sobie, tu niestety nic. Na wieżę mamy 10%, na zbezczeszczone katakumby mamy 5%, na piekło mamy 2,5%. Dobra, nie, to nie ma co. Żywiołaka ognia w ogóle nie ubijemy, ale to już powinniśmy zamknąć do końca, bo na to są bardzo wysokie procenty i ewentualnie jeszcze tą wieżę, dokładnie. Tutaj mamy coś, ale to sobie musimy zostawić na jutro, czyli ja powiedzmy, że sprzedam na razie te dwie rzeczy, bo tutaj też krucho z miejscem, powiedzmy, jak tak patrzę, więc dobra, niech będzie tak dalej. Strefa mroku, tego mięsnego golema golema sobie też ubijemy bez dwóch zdań, bo to jest wojownik. Tu dosłownie kilka grzybów będziemy na to potrzebować. Dokładnie mamy coś na siłkę, więc fajnie. Akurat Barbara tutaj sobie wyposażymy. No i teraz mamy Księcia Ciemności, który jest bossem i jest to zwiadowca. Tu w ogóle już kolejny log będziemy mogli otworzyć, bo dobiliśmy do 6 w tym drugim, więc to powiedzmy, że tam na kolejne dni, że tak powiem. Mamy coś dla Magusia znowu buciki, więc musimy na jutro zostawić do rozmontowania. Ok, czyli to sobie dopchnęliśmy, no i powiedzmy, że jeszcze tą wieżę jakoś tam delikatnie. Ok, to nam padło bardzo szybko, mamy coś dla Magusia, tu już ich, tak jak wspomniałem, poubieramy w miarę szybko. Mamy kolejnego maga niestety, nie wiem czy ja go chcę ubijać szczerze, bo jakby to był wojownik albo zwiadno, to jeszcze jako tako by nam to padło, ale że to jest, tak jak mówię, Maguś, no to to może być problem, jak tak patrzę. Dobra, czyli chyba nie ma co, powiedzmy, że jeszcze sobie powrzucam trochę tej zręczności, już tak naprawdę na maksa ile tylko mamy. No i co? I lecimy do tego piekła, lecimy do tak naprawdę zamknięcia, do tego bossa, Belzebosa dokładnie. Tak jak wspomniałem, 2,5% na niego, więc bardzo, ale to bardzo dużo. Także kwestia dosłownie kilku grzybków, no i ten Belzebos powinien nam tutaj paść. No i dzięki temu wbijemy chyba jakiś 211 level, coś koło tego powinno nam się udać dostać. Tylko no wiadomo, kwestia odrodzeń, żeby to jakoś sensownie poszło, no 210, no prawie 211, troszkę nam tutaj brakło, powiedzmy. Dobra, no i teraz mamy 13 piętro wojownika, mamy paseczek, który chyba oddam do kotła, bo zobaczcie, że bardzo dużo pancerza na minus, niby plus 60 głównych stat, no ale to już jutro bardziej pokombinujemy, żeby się tu ewentualnie jeszcze poprzybierać. Resztę sobie damy, powiedzmy, w HP, no i będziemy sprawdzać, jak to wygląda to 13 piętro, czy może jeszcze próbować coś tutaj docisnąć w tym 13 piętrze, czy po prostu dać sobie spokój i to już zostawić na jutro. No to już jest zdecydowanie końcówka. Co do w ogóle klaserka, jeszcze wam powiem, wczoraj na streamku udało nam się już wszystkie itemki tutaj podstawowe znaleźć, w sumie to nam bardzo szybko poszło, tak szczerze mówiąc, pewnie dlatego, że jest tu po prostu sporo graczy z racji tego, że to jest W60, więc wszystkie te itemki już podstawowe mamy, każdej klasy postaci, tak samo tutaj wisiorki i tak dalej, więc zostały mi tylko i wyłącznie jakieś ewentualnie epiki do znajdywania. To w ogóle pierwsza sprawa. Licho piekielne 022. Dobra, nie ma co. Już i tak dzisiaj zrobiliśmy ogromny progres. Nie ma totalnie co dalej kombinować, bo za dużo nam to i tak nie da. Jutro będzie na pewno kontynuacja, że tak powiem. Tak jak wam wspomniałem, także już mam wszystko po prostu w tym klaserku z podstawowych itemków. Teraz tam ewentualnie jakieś epiki, jak się będą pojawiać na serwerze, to będziemy sobie cisnąć. To pierwsza sprawa. Co wam mogę tutaj jeszcze dodać? Chyba nic się tak naprawdę nie zadziało. Topkę wam mogę pokazać. No zobaczcie, dużo tych 200 leveli się pojawiło, bardzo nawet dużo bym powiedział. Tutaj 201, tutaj jeszcze jakieś 208, zobaczcie. Mamy Łowców Demonów 220, tu 218, Toman już ma 234, w ogóle zobaczcie, Davalon, Toman i ten Kartn to są najwyższe levele w tym momencie na serwerze, tutaj wszyscy inną klasą w ogóle, ciekawie, Zwiad, Łowca Demonów i Zabójca, także no tu bardzo, ale to bardzo mocno oni cisną, no i mamy co więcej, no mówię, no już praktycznie całe top 30 jest w levelach 200+, więc my tutaj, zobaczcie jak to spada, nie? Po trzecim dniu chyba byliśmy w top 15 jakoś, wczoraj tak jakoś po, top 20 po wczorajszym odcinku jak wam nagrywałem, no a dzisiaj już mimo ogromnego progresu już tak jakoś w top 30 będzie nam ciężko się utrzymać, więc no bardzo szybko powiedzmy idzie. Dobra, tu możemy jakiś ataczek zrobić, żeby tylko był, tu możemy sobie jeszcze dobić tego popcornu do 250, co my teraz mamy? Teraz mamy pułapkę do 50, dobra, czyli to muszę lecieć. Okej, chyba wszystko szczerze mówiąc. Pokazałem wam to, nawet nie wiem, zobaczmy jeszcze, bo tak się podpaliłem. Pierwsze odrodzonko, drugie odrodzonko, trzecie odrodzonko, tutaj chyba czwarte dokładnie. Okej, wystarczyło, zobaczcie jaki hit w ogóle, 3,5 miliona, no górny rozrzut, krytyk, pięknie. No i oczywiście wiadomo, teraz aweczka, wbijemy na pewno 211, może nawet 212, jeszcze tu spróbuję, mam nadzieję przynajmniej, że mi się uda ewentualnie podbić sobie Jakieś tam, o tu zobaczcie, jakieś cytrynki dostajemy, może ten Elevator jeszcze poklikamy, bo to powinno dość łatwo iść, zresztą mamy jeszcze te etykiety z kodu wczoraj mi zostały, no jeszcze troszkę tych cytrynek byłoby miło dostać, powiedzmy, no tu znowu na tym samym się kurde blokujemy, zobaczcie, strasznie z tym portalem zepsułem, ten portal mogłem sobie zostawić na koniec dnia i bez problemu by on padł, albo jakbyśmy chociaż jeszcze jeden zrobili ten, jeszcze jedno odrodzenie, no ale niestety, no z portalem będę dzień w plecy, jest jak jest. Dobra, co dalej tutaj mamy, jeżeli chodzi o ten Elevator? Teraz mamy znowu Magusia, no to za dużo nie pocisnęliśmy, tu mamy tylko to, a czy jesteśmy w stanie w ogóle kliknąć? Jesteśmy, dobra, i dobiliśmy ten 211 od razu, teraz mamy Plutoida, to jest co? To jest wiosenna noc, no to tego nie zrobimy, tego Plutoida na razie też nie zrobimy. Dobra, wszystko, tak naprawdę... Co mogłem wam tutaj pokazać, to wam pokazałem, bardzo dużo żeśmy poklikali, resztę zostawiamy sobie na dzień jutrzejszy, no bo jutro ten Black Friday, jutro epiki jakieś pewnie poszukamy w sklepikach, no ale głównie się skupimy na tych gemach, bo one dadzą największego boosta. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonem oczywiście, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie kciuka w górę pamiętać, żeby zostawić, koniecznie o tym pamiętajcie, no i co więcej, piszcie komentarze, czy podoba wam się odcinek, jak tam wam idzie, co chcecie, to tylko możecie napisać, chętnie sobie poczytam. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!